odcinku na kanale Blue Team, ze mną jest jej Pingutek. I dzisiaj gramy w opy, słuchajcie, walentynkowe opy. Przepraszam za mój głos, ale jestem lekko chora. Dobra, zaczynamy i ogólnie umawiamy się, że do 50%, ponieważ jest tutaj 60 stage, to my zrobimy 30 stage. Słuchajcie, przy okazji odpowiemy na pytanka, takie trochę Q&A też zrobimy. I pierwsze pytanko, jakie zadaliście, bo zadałam wam ankietę na Instagramie, to jaki jest ulubiony kolor Gucia? Gucia, jaki jest twój ulubiony kolor? Nie wiem, ja mam dużo. No ale jaki masz? No jaki? No jaki, no ale o, nie wiem, jakiś jeden z ulubionych. Tamtęcy. Mi się ogólnie Gucio kojarzy z kolorem fioletowym i różowym. Czy to prawda? Czy lubisz te kolory? No. Dobra. Następne pytanie jest takie, czy Gucio będzie miał swoje spotkanie z fanami? Gucio, odpowiedz. Nie. Nie będziesz mieć? Ok, Gucio, nie będziesz mieć tego spotkania z fanami. No trudno, ale będzie wspólne blutimowskie, nie martwcie się, przekabacimy Gucia. Dobra, następne pytanie jest, jaki jest ulubiony kolor Lulusia? O, no to różowy. I Grega. Greg, myślę, że by odpowiedział, że taki jasny, niebieski. A od razu JP Gamera. Gucio, ty wiesz, jaki jest JP Gamera? Żółty? Jadę z Guciem, jadę z Guciem. Dobra, kolekcję letnią. Blue Team zrobi kolekcję letnią w tym roku, ale musicie jeszcze poczekać, bo nie wiadomo. Mamy, słuchajcie, na 30%, więc... Na razie 19 u mnie. No ja mam też 19, i słuchajcie, kolejne pytanie. Tym razem do Gucia. Jakie Gucio lubi zwierzęta? Dawaj, Gucio. Można trzy? No, można trzy. Kotki, pieski, chomiczki. Chomiczki. Oczywiście inne, jak oczywiście wszystkie, no jest pajączki. No bo wiecie. Gucik się boi pajączków, ale je lubi, więc... Jezus Maria, ja mam fobię przed pająkami. Dobra, teraz tak, jaka jest ulubiona pora Lulusia i Gucia? Moja, chyba lato. Gucia też, bo Gucia lato też. Zimno. Dobra. I zjeżdżamy w dół. O ja. Lubię jeść. Lubisz jeść, Gucio? Dobra, właśnie. Pytanie było o jedzenie też, gdzieś tu widziałam. Pytanie było od... Ojeju, spadłam. Pytanie było o treści, jakie jest ulubione jedzenie Grega i Pingutka. Dawaj. Grega i Pingutka? No, kto się pyta? O Grega? Grega to wiemy, że raczej będzie to McDonald's, a Pingutka? Donaty. Donaty, no dobra. Lulusia pizza chyba. Luluś kocha pizzę. Ale wiecie, zawsze może być coś lepszego jeszcze. Czy Gucio jadł kiedyś sushi? Co to za pytanie? Co to za pytanie? Czy Gucio jadł kiedyś sushi? Jadłeś? Tak, oczywiście. Ogólnie ja ostatnio raz, pierwszy raz w życiu zjadłam sushi. Ja nie wiem, czemu ja tego wcześniej nie jadłam. To jest bardzo dobre. I mam bardzo dobre. Jadłeś milion razy sushi. No widzisz, Luluś jadł pierwszy raz w życiu, ostatnio, i będę zamawiać więcej razy. O nie! A Guzik lubi takie, no nie wiem, jak to się nazywa, ale takie z ogórkiem. Ogórkiem? Już nie wiem, co to jest. Ja próbowałam ogólnie takie wege, bo ja z rybą to raczej bym nie zjadła, ale takie wege jak najbardziej. Bo... Ale oni naprawdę tak pytają, czy to jak specjalnie? Co? Nie no, tak pytają, na serio. Jest, tak było. To trochę Pingutka i Grega. Dobra. Kolejne pytanie, tym razem do JP Gamera. Kto stworzył Blue Team? Czy to był JP Gamer, czy Luluś? Czy Pingutek, oba, czy Greg? Oba. No, no chyba... ten pomysł oba. No ja myślę, że tak. No, myślę, że bardziej JP Gamer wymyślił nazwę. Guzik o tym nie myślał przez parę lat, ale później ten JP Gamer później powiedział i później Luluś i wiecie, tak się to zaczęło. No. Ale myślę, że chyba JP Gamer wymyślił nazwę. Mi się coś tak... Tak, ja no, my byśmy zrobiły Pink Team. Pink Team, tak. No, ale nazwa Blue Team jest spoczko. Gucio, where are you? Ej, Gucio, a poczekasz chwilkę? Nie.
No tak sekundę. Niech nie czeka. Dobra, słuchajcie, kolejne pytanko, bo ja czytam tutaj i gram, no to ciężko tak. Dobra, kolejne pytanko. Ja też jesteś w kidosku. Jaki kidosku? Sama jesteś kidoski. Nie, no dobra. Dobra, kolejne pytanko to będzie, ja tutaj czytam, czekaj, jakieś, szukam jakieś takie fajne. Ile lat... Ile lat gra Gucio w Robloxa już? Ja gram... ten Gucio od małego! Trzy lata, ja gram 4, ty grasz 3, bo ostatnio sprawdzałam. Luluś, graj. Dobra, niech ci będzie, ale to jest tylko po jedno. No przepraszam bardzo, to ja podałam wam gry Loblox. To wszystko ode mnie się zaczęło, gdyby nie pewnego razu kogoś bym się nie zapytała w to co gra, to byśmy nie wiedzieli o grze Roblox. Przynajmniej ja bym nie wiedziała.